Elo, elo, siema, siema, tu Radio Anarchia, jedyny anarchistyczny głos w twoim domu, przebijamy się przez ten prawacki bełkot w sieci, poza siecią, także w twoim życiu osobistym, bo nawet kiedy wodę w kranie odkręcisz, zimną, to ona jest po prawej stronie i leci, wygląda i smakuje trochę prawacko. Także my tego nie chcemy. I dlatego jest ten kanał. Dzisiejszy odcinek miał się nazywać Pierdololo. Chodziło mi o to, że cokolwiek nie zrobisz, w jakikolwiek sposób nie zaczniesz działać, zawsze spotykasz się z falą pierdololo, czyli takiej krytyki niekonstruktywnej w stylu, że nawet jak ruszysz nie tym palcem, co trzeba, według niektórych, to zawsze będzie na ten temat gadania jeszcze więcej niż w ogóle czegokolwiek i nie chce ci się potem nic robić. I chciałbym, chciałbym po prostu dać taki przekaz, że to właśnie tym bardziej powinno cię w jakiś sposób motywować, że oprócz tego, że wszyscy tylko potrafią pierdolić, to ty jeszcze do tego, oprócz tego, że też pewnie sam czasem potrafisz pierdolić, to oprócz tego nie dajesz się i sam dla siebie robisz coś, działasz na mieście, tu cyk, jakaś pikieta, tu jakieś plakatowanko, tu jakieś spraye, graffiti, itd., itp., blepeczki, plakaty, jakieś pokazy, jakieś koncerty, jakieś, kurde, nie wiem, spotkania z jakimś ciekawym typem, który ma coś do powiedzenia, tak żeby ten anarchizm było widać, żeby było widać, że on żyje, że on jest i ma się dobrze. Ale ten odcinek się będzie nazywał Wrażenia po debacie, tak? Bo wczoraj właśnie odbyłem tą debatę ze stalinistą Michałem i wyszła ta debata, słucham je może 2 razy, obiektywnie mówiąc, czyli subiektywnie mówiąc, całkiem spoko. Nie mam się do czego tam za bardzo przyczepić. Jeden z ziomków mówił, że byłem zdenerwowany. No nie byłem za bardzo zdenerwowany. Bardziej może skupiałem się na tym, bardzo byłem skoncentrowany na tym, co tam Michał ma mi do zarzucenia, bo tych wątpliwości było sporo. Fajnie, że udało się niektóre z nich w jakiś sposób sprostować. Faktycznie te pytania były zadane w sposób bardzo, bardzo taki trafny, merytoryczny. Także za to szacunek. Natomiast jeżeli chodzi o pierdololo, to w sumie też za dużo tego pierdololo, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie ma. Myślałem, że go będzie więcej. Myślałem, że będzie, jak ty mogłeś gadać ze stalinistą, skandal i w ogóle tam wykluczamy cię w ogóle, bojkot, nie? Także na razie tego nie ma. Także jeżeli ktoś to przegapił, to do tego zachęcam. Z tych oczywiście ludzi, którzy tak lubią komentować, to krytykować i tak dalej, także tego akurat jeszcze się z tym nie spotkałem. Na początku natomiast spotkałem się z tym, że ta debata to będzie strzał w kolano. No więc te kolana sprawdzam i na razie za bardzo mi tam nic nie strzela. Kiedyś raz mi strzeliło po pijaku, ale to pojechałem do szpitala i okazało się, że wszystko jest w porządku. No także też nie polecam takich sytuacji, że no wiadomo. Z czym jeszcze się spotkałem tak przed samą debatą, z tym, że jestem niemerytoryczny z jakichś tam powodów, na przykład z tego powodu, że gadałem tam w ostatnim odcinku o swoich znajomych, nie? No to ciekawe to, o kim miałem gadać, jak innych ludzi nie znam, no gadam tylko o tym, o swoich własnych doświadczeniach, o tym, co przeżyłem, co widziałem, co mi się nie podoba i to, co mi się podoba, nie? Jeżeli akurat była sytuacja z mojego środowiska, zresztą z mojego środowiska najłatwiej jest mi mówić, ponieważ to środowisko znam, w tym środowisku uczestniczę, z nim się integruję. Natomiast nie integruję się z niektórymi sytuacjami, które
które właśnie chciałbym też w jakiś sposób tutaj wam naświetlić, bo może macie podobne doświadczenia, może trochę inne, natomiast no fajnie się z tym wszystkim skonfrontować, porównać jakoś i jakoś się do tego odnieść, czy wyciągnąć wnioski na przyszłość. No. Także z tym się spotkałem przed debatą. Sama debata, mówię, spoko, spoko. Natomiast chciałbym jeszcze odpowiedzieć na kilka wypowiedzi. Mam nadzieję oczywiście, że krótko. Z pytań i z komentarzy, jakie ukazały się na kanale Odrodzenie Komunizmu po debacie. Link oczywiście dam wam poniżej. No debata dość długa jest, bo około są dwie części, trwa jakieś 2 godziny. No dla mnie osobiście nie jest nudna. Także te 2 godziny zapraszam do tego, żeby jakoś tam sobie w ten zjebany przedświąteczny czy świąteczny już czas poświęcić. Zamiast wpierdalać tam tylko przy tym stole, można ten czas jakoś miło spędzić i zapomnieć trochę o tym systemowych, korporacyjnych, konsumpcyjnych świętach. Ja akurat prywatnie tych świąt nie obchodzę i mnie to nie obchodzi i dobrze się z tym czuję. Także zaczynam, no tak, postaram się po prostu tutaj odnieść do niektórych wypowiedzi, tyle. No. Po pierwsze, Rożava nigdy nie była anarchistyczna, a porównanie z Katalonią przed wojną zakrawał kpinę. Tam likwidowano własność prywatną. W Rożawie była własność prywatna i kapitalizm zachowany był to demokracja przedstawicielska. Spoko. Ja nie porównałem Rożawy z Katalonią przed wojną, tylko z Katalonią teraz, gdzie Katalonia walczy o swoją autonomię. Tak samo jak Rożava. I chodzi o to, że my też tą Katalonię popieramy, solidaryzujemy się z nią, tak samo jak z krajem baskim, chociaż zdajmy sobie sprawę, że są tam też jednostki czy jakieś grupy nacjonalistyczne, które walczą z troszeczkę innego powodu o tą Katalonię. Mnie bardziej jara to, że po prostu jakiś, no że jest to też forma jakiejś autonomii, tak właśnie, że o tą autonomię walczymy. Generalnie ja preferuję właśnie małe grupki, kolektywy, jak najmniejsze właśnie grupy społeczne, ponieważ wtedy jest po prostu większa kontrola nad tym, co robisz. Nie ma żadnego tam, przypuśćmy, prezydenta, który zatraca się w rzeczy po prostu tam w tych pięknych swoich willach czy w Belwederze, jeżdżąc limuzynami. On po prostu nie widzi zwykłego człowieka, jego problemów i tam jedyne, co potrafi, to tam w telewizji przed wyborami jakiemuś tam wynajętemu panu dać 10 zeta czy 20, bo tamten pan akurat udaje bezdomnego i wychodzi na to przed wyborami, jaki to on jest fajny, nie? Także no tam oczywiście te sytuacje w tylu, czy to jest tam własność prywatna i kapitalizm zachowany, była to demokracja przedwycięstwa, to w ogóle mnie to nie interesuje. Tutaj jest po prostu prosta sprawa, jeżeli kraj jest objęty wojną przez jakiś tam inny kraj imperialistyczny, mniej czy bardziej. My się z tym krajem solidaryzujemy z potrzeby serca. Natomiast właśnie tutaj dochodzi jeszcze ten aspekt, że bo tu jest napisane, że nigdy nie była anarchistyczna. Może nie była, natomiast rzeczywiście ten typ, który tam rządził, on tam siedział w więzieniu i przeczytał jakiegoś anarchistę i jest na zasadach anarchistycznych jak najbardziej, nie? Tam też są kolektywy, też są spółdzielnie. Głos mają feministki, kobiety w porównaniu do innych krajów, nie, szczególnie tych muzułmańskich. To jest jakaś forma fenomenu. Natomiast niektórzy też mówili, że to jest jakiś eksperyment społeczny, chuje muje, nie? To nie, no po prostu rzeczywiście są tam wprowadzone elementy anarchizmu i ja się tym jaram. Natomiast no też było coś na ten temat, że od tego anarchizmu odchodzą. No oczywiście wiadomo, że pogląd od razu się tworzy, sam nasuwa taki, że no jeżeli powiesz słowo anarchizm, no to wszyscy dostają małpiego rozumu, włosy im dęba stają i to nie jest może zbyt dobrze rozumiane pod względem politycznym i dyplomatycznym, nie? Że oni nie mogą powiedzieć, że jesteśmy anarchistami i tutaj, kurwa, macie nam wszyscy pomagać. Jeżeli oni walczą o to, żeby w jakiś sposób ta Ameryka czy jakiś inny kraj im pomógł, no to nie mogą im powiedzieć, że tam jest anarchizm, tylko najlepiej, że go tam nie ma i w ogóle nie wiem, co to jest, nie? Także tak to wygląda. I tam jakieś chyba odpowiedzi nawet tutaj są.
pokaż więcej. O, po drugie, nie znacie pojęcia nacjonalizm. Akurat w Różawie był on, jest marginalny. Jest oczywiście patriotyzm, ale to zrozumiałe. Nacjonalizm łączy się z niechęcią do obcych kultur, wychwalaniu tylko swojej. Nie operuj pojęciami, których nie znasz. Faszyzmu od nazizmu i nacjonalizmu. Wszystko się różni i nie można wrzucać do jednego worka, czy tego chcesz, czy nie. Tam jest w sumie odpowiedź dobra na ten temat. Ja tutaj się nie będę za bardzo uzewnętrzniał. Odpowiedź tutaj jest Janusza 2018. Nazizm to niemiecka odmiana faszyzmu, z kolei faszyzm jest skrajną formą nacjonalizmu. Także twoje gadanie, że wszystko się różni, to też błąd. A i odpowiedź typa. W faszyzmie nue musi być rasizm i rasa panów jak w nazizmie. Różnią się też podejściem do gospodarki. O kurwa, zajebiście. Faszyzm wyszedł z narodowego syndykalizmu. Nacjonalizm to nie jest system polityczny jak faszyzm czy nazizm. Więc po co się w ogóle odzywać, jak nie masz o tym pojęcia? No właśnie, Januszu, ty. Kompromitacja kompletna pana Pyrypyry. Natomiast, co mogę powiedzieć panu Pyrypyry? No po prostu wodzu prowadź, no jeżeli jesteś aż tak ogarnięty, to pójdę za tobą po prostu na koniec świata, panie Pyrypyry. A mówiąc poważnie, ja mówię, nie interesuje mnie, kurwa, czym faszyzm różni się od nazizmu, czy to była gospodarka narodowo-syndykalistyczna, czy narodowa, czy narodowo-komunistyczna, nieważne, co mnie to, kurwa, obchodzi w ogóle. Chodzi o to, że nazizm, faszyzm i nacjonalizm mają cechę wspólną, nienawiść do drugiego człowieka, nienawiść do ciebie, z jakichkolwiek powodów błahych zupełnie, co, że jesteś inny, że masz inny kolor skóry, czy inaczej myślisz, czy inaczej czujesz, to z tego powodu ktoś cię nienawidzi, nie? Ja po prostu zwyczajnie z kimś mogę się zgadzać, nie zgadzać, natomiast niekoniecznie muszę go od razu zajebać za to. W ogóle w czym problem, nie? Natomiast faszyści, naziści, nacjonaliści tak mają. I tam, czy jest pozytywny, czy negatywny nacjonalizm, mnie to też generalnie nie interesuje. Nie jestem ideologiem, tak jak mówiłem, jestem praktykiem, nie zjadłem tysiąca rozumów na przeczytanych tam w filozoficznych książkach w stylu, że typ siedział 50 lat w beczce, a potem z niej wyszedł i powiedział, o kurwa, jak tam było ciasno. To dla mnie to jest po prostu strata czasu. Ja patrzę na to, co jest tu i teraz. I na tu i teraz to wygląda tak. Mieliśmy drugą wojnę światową, mieliśmy właśnie ten niemiecki nazizm, który się opierał na nacjonalizmie. Nie opierał się za bardzo na komunizmie, on po prostu był populistą, ten Hitler. On pomieszał wszystkie jakie tylkokolwiek możliwe były i religie, i kultury, i do tego systemy polityczne, które wcześniej znał, no bo on chciał jak najszybciej dojść do władzy, nie? Bo on miał jakieś swoje chore przemyślenia, coś tam, po prostu on był pierdolnięty zwyczajnie i chciał jak najszybciej do tej władzy dojść, te chore idee wdrażać. Niestety je wdrożył, niestety zginęło tyle, a nie tyle osób. Szkoda wielka, tragedia po prostu się stała, ale to wszystko było oparte o ten właśnie nacjonalizm, faszyzm. I że faszyzm to skrajna forma nacjonalizmu, no, czyli jednak faszyzm też od nacjonalizmu według, co po niektórych się odnosi, nie? Także tutaj nie ma co dyskutować, bardziej jednak postawmy kropkę nad i postawmy po prostu, powiedzmy, jakie są fakty, no bo takie fakty są na dzień dzisiejszy, nie? Polski anarchista, zaraz zobaczymy pana, polski anarchista. Nacjonalizm to jest narzędzie burżuazji. O, właśnie. Tu się w 100% zgadzam. Właśnie, no, faszyści, burżuje, wasz koniec się szykuje po prostu. No, której służy temu, żeby wytworzyć w społeczeństwie sztuczne podziały właśnie. Ja bym się jednak na nacjonalizmie tak nie skupiał. O, bo on nie jest jedynym narzędziem burżuazji. Już to burżuazja to jest kurwa. Innym takim narzędziem, które jak zresztą lubiane przez lewicę, jest feminizm. O. Lubiane raz przez lewicę, fajnie. Który dzieli społeczeństwo na dwie wyimaginowane płcie. Dobra. Z walką klas polski feminist na pewno nie ma nic wspólnego. A feministki bardzo często mówią jakieś seksistowskie i mizoandryczne teksty. O, pokaż więcej, kurwa, czekaj. Które tylko obrażają mężczyzn. Ja bym się skupiał na krytyce właśnie takiego lewactwa, które niby jest lewicą, a jednak nie ma z nią nic wspólnego. Dobra, najpierw może na to pierwsze odpowiem. Pierwsza część
pierwsza część wypowiedzi zupełnie spoko, natomiast druga, feministki bardzo bla, 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 bla. Ja bym się skupiał na... Dobra. Natomiast co tu mnie tak jakoś w miarę wkurwiło, to to, że nie lubiłem się dzielić poświęcenia. Z walką klas polski feminizm. Ta, nie ma nic wspólnego. No to jest przecież, kurwa, bo tu jest napisane, że z walką klas polski feminizm na pewno nie ma nic wspólnego. No to bardzo ciekawe, ponieważ no, ostatnia sytuacja z Polańskim właśnie miała taki typowo klasowy wymiar, czyli właśnie i tam... Aha, w ogóle tych wszystkich tam... ludzi, którzy nie wiedzą za bardzo, czym ten feminizm jest, zapraszam w ogóle na stronę Mai Staśko. Robi świetną robotę. Właśnie jeżeli chodzi o feminizm, zawsze jak jest jakaś ofiara, która potrzebuje pomocy, tam zawsze jest Maja Staśko. Różne akcje solidarnościowe po prostu zamiast te pierdololo na temat, czym ten feminizm jest, ona po prostu ten feminizm wprowadza w życie. I ja to bardzo popieram, jestem w ogóle pełen podziwu dla tej osoby. Szacunek, keep it going, kurwa, nie? Także Facebook Maja Staśko, polecam tutaj fachowcom wszystkim. Co dalej? Sprawa Polańskiego, nie? Czyli po prostu ta biedna, z biednej dzielnicy dziewczyna gdzieś tam próbuje się przedostać, przebić do tego establishmentu, zawsze chciała być aktorką. Jedzie z tym Polańskim, kurwa, gdzieś tam, na plan filmowy, a on jej oferuje seks i no przecież to jest obleśne, nie? To jest jakieś żenujące, kurwa, co... Wielki pan bogacz, kurwa, to jedyne, co potrafił zrobić, no fajnie, no te filmy, no żenujące te filmy jego są, no niestety, powiedzmy sobie to jasno, no dla mnie te co, Lokator, czy Dziecko Rozmery, no oglądałem, no dobra, Rambo 1 dla mnie jest bardziej wartościowy, bo przynajmniej tam rozpierdolił, co trzeba, policję całą i tyle, nie? Także, że jeżeli mówią jakieś seksistowskie i mizoandryczne teksty, no to ja się też z tym nie zgadzam, no, ale to każdemu coś tam się wypsknie i po prostu trzeba na to reagować, bo ludzie nie wiedzą tak naprawdę, czym ten seksizm do końca jest i jeżeli coś, jakaś wypowiedź cię obraziła, no to zaznacz tą swoją granicę, powiedz, słuchaj, ta wypowiedź mnie obraziła, wcale tak nie jest, niekoniecznie się z tym zgadzam i tyle, a nie tutaj, że wszystkie feminizmy są takie, siakie, owakie. Oczywiście jest ten tam sytuacje w stylu tam jakieś komitety kobiet, kongresy kobiet się utożsamiają z feminizmem, z którym nie mają tak naprawdę nic wspólnego, bo właśnie feminizm jest bardzo związany z walką klas, czyli po prostu jeżeli kobiety nie mają pomocy jakiejkolwiek, zaczynają organizować się same, tak? Zaczynają organizować się, pomagają sobie samym, no bo kto bardziej zrozumie ofiarę, jak nie jakiś polski anarchista, czy ktoś inny, tylko jak inna ofiara, czy jak dziewczyna, która się z tym solidaryzuje, tak, która to przeżywa, która sama uczestniczy w ruchu i robi z takimi ludźmi wywiady, sprawia to, żeby te osoby się nie bały tego, żeby mówiły o tym, że mówię, tak jak już mówiłem, no z tym gwałtami to jest wielka odwaga, żeby coś takiego wyrazić, wypowiedzieć się, zrobić taki coming out na ten temat. Także dla tych ofiar, czy dla ludzi, którzy walczą o te ofiary, czy dla w ogóle całego ruchu feministycznego, nie tam z jakichś tam bogatych, co tam sobie robią, o, tak jak sobie zrobili w Poznaniu kiedyś tam kongres kobiet, a w ochronie dziewczyny i chłopaki, co stały, nie dostały nawet kanapki, no bo były śmieciami dla jakichś tam liberałów, którzy tam nagle się okazało, że oni są wielkimi feministkami, no bo chcą po prostu przyciągnąć do siebie część tam jakiegoś tam elektoratu na kolejne wybory. Także takim feministką to wiadomo, że można powiedzieć jedyne co, to że wypierdalać po prostu mają od nas i tyle, nie? W kwestii gwałtu na skłocie została pominięta, dobra, może tego już nie komentujmy, po prostu edukujcie się, patrzcie, czym ten gwałt jest. Jeżeli jesteś ciekawy, nie wypowiadaj się, jeżeli nie wiesz nic na ten temat, tak? Bo to nie jest, rozumiem... Na jakiej podstawie gwałciciel miałby być sądzony? No może na takiej, że zgwałcił kogoś. Tym bardziej, że fałszywe oskarżenia o gwałt zatem do rzadkości nie należą. Nie rozumiem też, o co chodzi z tym członkiem kapeli, który poszarpał się z jakąś dziewczyną. Czy ten anarchista sugeruje, że to był gwałt, to było molestowanie, kurwa, że nada, nie, no już nie mam słów. Nic nie powiedziałem, że ja sugerowałem, że to był gwałt albo molestowanie. Nie, powiedziałem jasno, że została zaznaczona granica, została zaznaczona strefa komfortu, a ten typ to złamał i po drugie jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, że w swoim wyjaśnieniu napisał, że generalnie to nie powinien wtedy przytulić, czyli kurwa jak twoja stara ci napierdala,
i ty mówisz do niej, słuchaj, czy ja chciałbym mieć chwilę dla siebie, muszę się uspokoić, to ona cię idzie przytulić, albo co jeszcze bywało w moich przypadku, jeszcze bardziej ci zaczyna napierdalać? No, strefa komfortu, nie? To nie było ani molestowanie, ale na pewno to był rodzaj przemocy psychicznej i przeciwko temu też należy to umieć zaznaczać, też należy o tym mówić i nieważne, czy ktoś jest człowiek Guns N' Roses, czy członek zespołu DC-10, czy jakiegoś innego, nieważne to jest, czy to jest Polański, czy Chujański, nieważne. Trzeba o tym mówić, trzeba to zaznaczać, trzeba umieć właśnie wypowiadać się i ten głos musi być słyszalny. Sprawiedliwość jest naj... Ja pierdolę, dobra, nudzi mnie już to jest bezsens jakiś. Natomiast widzę, fachowców było wielu. O, a normy w anarchizmie jak najbardziej będą. Różnica będzie taka, że będzie dużo mniejsze niż w kapitalizmie. O, super. Skoro pracować będzie każdy, o, to jednostka będzie musiała pracować mniej, musiała będzie pracować. Kropotkin w zdobyciu chleba pisał, że wystarczy, żeby każdy pracował 4-5 godzin dziennie przez 4-5 dni w tygodniu przez pół roku. A, przez pół roku. No to przez pół roku się da się jakoś wytrzymać. Dzisiaj te normy będą pewnie niższe. Oczywiście normy w anarchizmie nie będą wyglądały tak, że będzie jakiś menedżer i będzie poganiał robotników. No, ty chamie, kurwa, 4-5 godzin, to zapierdalaj teraz. W anarchizmie będą wyglądały tak, że masz ospracować przez tydzień tyle i tyle godzin, a jak nie będą... Dobra, mi się z tego czytać nie chcę. Dobra. Dobra, kończę już powoli, bo wiadomo, no te pytania, no takie, no... No lekka żenada, można powiedzieć, no... Szkoda, że tyle tutaj takich nieścisłości jest. Natomiast polskiego anarchistę namawiam do tego, żeby... Znaczy w sumie taka konkluzja jest, że jakby robił tyle, ile tutaj gada, to by był naprawdę tutaj jakimś wodzem rewolucji, co najmniej Che Guevarą, nie? Także zachęcam też do tego, żeby oprócz tego, jak ma po rewolucji być, czy Kropotkin ma dłuższą brodę od Bakunina, mógłby też zacząć coś tam powoli chociaż działać, nie? Ogarniać. Jeżeli to już robisz, to szacun, nie? Natomiast no mówię, no tym Kropotkinem to jedyne, co możesz zrobić, to zabić muchę, czy się powachlować w lato, tak naprawdę, nie? Jak ma być po rewolucji? No to kiedy ta rewolucja będzie? No, skupmy się może na tym, co jest tutaj i teraz, co my możemy zrobić na tą godzinę, na dzień dzisiejszy, na jutro, nie? Zaplanować sobie dzień, a nie cały czas gadać o tej przeszłości, tak 100 lat temu, co było za Kropotkina czy za Bakunina, albo gadać też o jakiejś dalekiej przyszłości, o tym, że sobie teraz siedzisz w ciekłym pokoju, masz co jeść i czytasz te książeczki i sobie marzysz tam, jak to będzie w anarchizmie i jak ma być jeszcze, mówisz, w anarchizmie, nie? Także życzliwie, już teraz bez żadnego mojego tutaj ostracyzmu, po prostu zwyczajnie, nie? Zacznijmy ogarniać to, co jest teraz może. O, moja praca jest moją pasją i robię to z przyjemnością. Kiedy jednak widzę, że owoce mojej pracy miały trafić przed wieprze, które nie lubią pracy, to liczę, że po rewolucji taki anarchista trafi do gułagu. Alternatywnie, jeżeli faktycznie nie lubi pracy, to kula w łeb i na kompostownik. No cieszy mnie degeneratura, twoje podejście, bo po prostu wolność jednostki, widzę, jest dla ciebie bardzo ważna. Ja tej pracy nie lubię, także w sumie patrząc na ciebie, to ja tej rewolucji za bardzo w tym momencie nie chcę, bo dostanę kulę w łeb. A w gułagu to już w ogóle, no tam bym się po prostu nie nadawał do gułagu. Tam bym nie wstał na 8, czy tam na 7, batem by mnie tam próbowali, to bym go pewnie połamał. Generalnie wszystkich bym tam wkurwił. No i alternatywnie dla mnie to jest kula w łeb w tym momencie. I na kompostownik, no na kompostowniku na razie jestem jednym z członków kompostownika, czyli śmietnika komuny pospiwnicznej, na który oczywiście zapraszam. Anarchiści to naprawdę biedne dzieci, o faktycznie, poraża ich poziom infantylizmu. No a mnie poraża twój poziom infantylizmu. Właściwie, no, jeżeli my myślimy o rzeczach, które przez resztę społeczeństwa uznawane są za utopię, no to jest jakaś tam forma infantylizmu. I że jestem biedny, no to nie uważam, że jestem mocno biedny. No, i czy jestem dzieckiem? No takim trochę dużym dzieckiem, można powiedzieć. Natomiast... spoko, no z biedy akurat pochodzę, także spoko. Priwiet, towarzyszu, ale patola. O,
Tu ktoś to przynajmniej konkretnie powiedział, ale patola. No z patologii oczywiście, że się wywodzę. Rodzina przemocowa typowo, nieciekawe klimaty. Natomiast faktycznie z tej patoli da radę wyjść, jeżeli tego chcesz. Są różne możliwości do wyjścia z patologii. Także zachęcam, jeżeli da się żyć bez patologii, natomiast faktycznie patologiczne nawyki zostają i trzeba umieć też z nimi walczyć, trzeba jasno o tym powiedzieć, trzeba umieć się samemu diagnozować i nie życzę wam, żebyście do tej patologii wracali, ponieważ wolę lepiej się po prostu rozwijać fizycznie, rozwijać psychicznie i intelektualnie, czego na razie akurat dowodu tutaj nie ma, ale wydaje mi się, że z dnia na dzień będzie z tym coraz lepiej, z tą merytoryką. Ale za to viva la republika, odpowiedział mu, patola była tam, gdzie ciebie chowali. No dlatego akurat nie możesz przewidzieć, może go tam nie chowali, natomiast jeżeli cię tutaj tam chowali, to szacunek, bo jesteśmy wtedy z tych samych klimatów. Natomiast, no mówię, to są poważne sprawy tutaj, że ja jestem patolą, czy nią nie jestem, to jest w tym momencie nieważne, nie? Natomiast stwierdzasz po prostu fakty, no tak, no jest to patola. Dobra, w sumie na razie tyle, no w sumie chciałem może więcej coś na ten temat powiedzieć. Polski ruch anarchistyczny jest upośledzony, bo chodzi o jakiś burżuazyjny strajk kobiet, no burżuazyjny, tak. I chodzi z przekreślonym... Przecież anarchiści z CNT FAI też używali sierpami młota. No nie taki sierpi młot strasznie, jak go malują, no ale rzeczywiście była taka koniunktura, że ten sierpi młot się kojarzy i będzie kojarzył z totalitaryzmem. I właściwie dzięki takiemu kanałowi jak Odrodzenie Komunizmu, on się może coraz mniej z tym wszystkim kojarzyć, bo tam rzeczywiście z innej perspektywy są niektóre fakty pokazane i można się do jakiegoś ustosunkować, no natomiast no, faktycznie to nie jest tak, że jest tylko jedna strona medalu i to tak w różnych sytuacjach jest, nie? Dlatego właśnie ja na początku sobie słuchałem prawackich, no to potem chciałem posłuchać też lewicowych, no po prostu jak to z dwóch stron wygląda, jeżeli przypuśćmy, kiedyś tam dla jaj oglądałem wiadomości, to TVP Info, to lubiłem też pooglądać, co na ten temat mówi strona liberalna, czyli TVN, nie? Jak tam oglądałem telewizję przez chwilę, miałem też taką fazę. Także w ten sposób, a najbardziej właśnie bym wolał, żeby jednak te wiadomości były obiektywne na tyle, żeby można było sobie jakiś swój samemu pogląd wyrobić, a nie żeby one były narzucane mi te poglądy przez kogo innego. Natomiast tak niestety jest, no te Wikipedie, nie Wikipedie, to już są w ogóle tam bzdury takie napisane, że mała bania. Natomiast według nacjonalistów i nazistów, a propos Goebbelsa, to że tam każde kłamstwo powielane 1000 razy staje się prawdą i rzeczywiście, jeżeli nie masz innego punktu odniesienia, no to w końcu tak zaczynasz myśleć, nie? Przypuśćmy, że lewica to lewacy, że lewicą jest neoliberałowie, że to jest lewica, nie? I tak dalej. To można tych przykładów, jak oni tą historię naszą spaczyli i jak te pojęcia są spaczone, to jest wiele i właśnie po to jest ten nasz kanał tutaj, mój kanał, Radio Anarchia i po to są te inne kanały, lewicowe, czy lewackie, czy jak to tam zwał, tak zwał, po to, żeby no, też popatrzeć na to, jak to wygląda z drugiej strony, po to, żeby właśnie te własne poglądy wyrabiać. Dobra, także na razie tyle. To był taki szybki komentarz. Mam nadzieję, że szybciej to poszło trochę. I oczywiście piszcie, mówcie, jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. I na razie tyle. Z tej anarchii. Anarchia teraz. Do usłyszenia wam.